Celem działania inkubatorów przedsiębiorczości jest wspieranie młodych przedsiębiorców. W regionie ma powstać od 10 do 12 miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli na preferencyjnych warunkach wynająć lokal na swoją działalność. Inkubator to pomysł na to, aby przez te 2-3 lata rozwijać firmę, a później jak urośnie, przenieść się już w miejsce, które ta firma będzie chciała wynająć czy zainwestować w nie, jeśli będą na to pozwalały możliwości. Dodatkowo młodzi ludzie, którzy stawialiby swoje pierwsze kroki we własnym biznesie, mogliby korzystać ze wsparcia doświadczonych przedsiębiorców. Doświadczenia europejskie wskazują na to, że nowo powstałe firmy w inkubatorach, w tych warunkach wsparcia w największym odsetku funkcjonują przez te kilka lat, kiedy mierzymy skuteczność czy aktywność firmy. Chcemy to doświadczenie powtórzyć. Buduje się infrastruktura w województwie łódzkim, S8 choćby w pobliżu się radza. Mamy coraz lepsze połączenia komunikacyjne, także kolejowe, a miejsca pracy, bezrobocie, to wspieranie samozatrudnienia i aktywności gospodarczej jest problemem. Inkubatory, mam nadzieję, będą pomagały go rozwiązać. I zapotrzebowanie na pewno jest. Prowadziliśmy jako izba punkt konsultacyjny Krajowego Systemu Usług i tam przewinęło się przez nasze ręce, można tak powiedzieć, przez pomoc, którą udzielaliśmy, bardzo dużo małych firm, małych przedsiębiorców, a przede wszystkim ludzi, którzy chcieli zakładać. Problemy w powstawaniu firm oczywiście są takie jak wszędzie. Są to problemy związane z brakiem finansów, z dużymi kosztami utrzymania, szczególnie w początkowym okresie. I myślę, że idea inkubatorów przedsiębiorczości, które z założenia wspierają przede wszystkim na samym początku rozwój takich firm i dają im szansę zmniejszenia kosztów, również pomagają w sferze doradczej, w pomocy marketingowej, czy w pozyskiwaniu środków, czy samego, to jakby samej takiej opieki nad takim młodym przedsiębiorcą, na pewno jest to idea słuszna i myślę, że jeżeli będziemy mogli Urzędowi Marszałkowskiemu i Panu Marszałkowi Stępniowi w tym pomóc jako Izba Gospodarcza, bardzo chętnie do tego się przyłączymy. Jest duża szansa na to, że dzięki wsparciu dla początkujących przedsiębiorców nie będą oni emigrować z Sieradza do większych miejscowości na tak dużą skalę, jak jest to w tej chwili.